naszym odcinku będziemy mogli tworzyć sobie customowe drzewa, w których będą mogły czekać na nas naprawdę fajne rzeczy bądź pułapki. Jest coś, mili państwo, czego potrzebuję dzisiaj, żeby w końcu pokonać smoka, bo ostatnio mnie ukatrupiał. Wasze łapki w górę, ja bez jej nie dam rady, jakby, bo smok wtedy widzi, że łapkę i mu głupio, bo on nie ma. Tak jest właśnie. Dobra, zaczynajmy. Bang! Możesz kliknąć sobie przy okazji suba, bo jest za darmo. Dobrze, mili państwo, w dzisiejszym odcinku będziemy tworzyć sobie drzewa. I tutaj od razu ciekawostka. To na przykład nie jest drzewo, to jest patyk. Fajny patyk. Dobra, nieważne, weź to wywal, proszę. Chodźmy znaleźć wioskę, cokolwiek. W sensie, wiem, z czego można robić na przykład pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, to jest ogólnie 15 drzew. Ale możemy je robić z surowców, z różnych rzeczy, które tutaj po prostu znajdziemy. I jestem ciekawy, co będzie na przykład, jeżeli stworzymy sobie TNT drzewo, albo drzewo z El Creeperino. Nie wiem, czy to będzie coś dobrego, to mogą się dziać dziwne rzeczy, ale dobra. Najpierw wybierzmy się do pobliskiego drzewa, po to, żebyśmy mogli zrobić sobie narzędzia. Bo kto nie ma narzędzi, temu spod pachy śmierdzi. W sensie, bo to ręką trzeba machać, jakby to jedno, no nieważne. Craftbench gotowy, kilofeusz gotowy, kamień odnaleziony. Oła. Upadłem. Kamienny kilof odblokowany. I siekiera, bo dużo drewna dzisiaj trzeba w tym odcinku. Do każdego takiego jednego drzewka będziemy potrzebowali przynajmniej 8 całych pieńków z drewna, więc jakby chodzenie po pustyni to nie jest najlepszy pomysł na świecie. Dobrze, trzeba by było teraz coś znaleźć. W tamtą stronę wieje, ewidentnie. Albo to senosem dmuchałem, nie mam pojęcia, jedno z dwóch. Ej, czekaj. Czy mi się wydaje, czy to jest piramida? Chyba to jest piramida ewidentnie. A piramida jest ważna, bo w piramidzie znajdę pierwszą rzecz, w sensie do stworzenia drzewa. Tędy dojdę do piramidy. Ups, kogoś tu słyszę. Ups, zasypało mi dziurę! Czekaj, nie ma tu nikogo, proszę, żeby tu nikogo nie było, bo ja tak się trochę cykam tak łazić. Ała, dobra, nie jest źle, żyję, weźmy TNT. Co znajdziemy w skrzyni? Okej, jest szmaragd. Szmaragd może się chyba przydać, ze szmaragdu chyba będzie można coś zrobić. Mamy złote jabłka. Mamy diament, wow. I mamy złociwo i mamy jeszcze żelaziwo, elegancko. No to nawet taki ciut zadowolony jestem, tylko głodny chodzę. Czekaj, a mogę jabłko, bo ja mam trzy, nie? Jakby to... Ja wiem, że nie wypada tak na początku odcinka złotych jabłek jeść, ale... No ale kto tutaj mi zabroni? Przepraszam bardzo. Bardzo dobrze, jakby to... Bawmy się. Okej, tylko ja widzę, że tutaj noc idzie. Robi się bardzo nieprzyjemnie. To wiecie co, zróbmy sobie pierwsze drzewo, co? Mogę zrobić sobie pierwsze drzewo? Tu pyk, tu pyk. Daj złota na przykład. O jest, pa, normalnie! Drzewo ze złota! Ty normalnie nawet bloki tu podmieniło. Okej, ciekawie. Welcome to the gold tree made of pure gold! W sensie, że zrobione jest z czystego złota. Bo pan Włodek był przed nami i je umył. Grab your tools here! Okej, dostałem, żelazny kilof i dostałem żelazno siekierkie. Dziękuję bardzo. Boże drogi! Noc przyszła! Czekaj, ja się wezmę trochę tego złota, bo jak za darmo, to tak, no uczciwa, głupio jakbym nie wziął, nie? Moje januszowe serduszko by pękło, gdybym go nie wziął. Przynajmniej 10, a potem i tak rozdaję to biednym, takim świniom w nederze. Jestem dobrym człowiekiem, taki Harry Potter trochę, co zabiera słabym, a daje mocniejszym, czy... Pomyliłem coś. Dobrze, aczkolwiek jest mały problem, bo mamy środek nocy i moby się wszędzie pojawiły. Robi się, byli państwo, nieprzyjemnie. Ja bym chciał dość piórkolotu, jakby można było. Ała! Nie strzelać! Nie wolno! Tutaj jest lawa, widzę. Dobra, trzeba zapamiętać to miejsce, żeby dostać się później jakoś do nederu. I tak, wpadłem na to, że mam teraz na przykład jeszcze żelazo, szmaragd, diament i mogę z tego zrobić sobie teraz drzewo. Ale teraz ja jestem na środku pustyni i nie ma tutaj nigdzie drzewa, jakby jest bardzo niefajnie. A mówiłem sobie sam o tym, nie? Ej, czekaj. Tam jest... Co, cóż za przybytek? Trzeba będzie tam się wybrać. Ogólnie trzeba będzie się wybrać, ale pod drzewo. I mamy nawet wioskę, zaraz obok są drzewa. O to chodziło! Jeszcze tylko ciepłe takie... Takie zaraz wygniecione... Czy tam jest piramida właśnie w wiosce? Co się dzieje? I to jest portalo wy... Wow! No ja powinienem w Totolotka, myślę, zagrać. Jakby takie 5, na spokojnie bym trafił. Nawet wiedźma tutaj się pojawiła, o co tu chodzi? Pa, Zbyszek, jaki pognieciony już cały, a dopiero przyszedłem. Zbyszek, ja cię chciałem utłuc, a nie, że ty się z innymi bijesz. Bądźmy kumplami, szanujmy się. Tradycja to tradycja. O, widział pan? I normalnie wyspani. Mamy szmaragdy. Nie uciekaj, ja ci szmaragda dam za coś. Dobra, zbierzmy trochę siana, póki jest za darmo. Czemu to siano jest tutaj? O, śmieszne, zniszczyłem kaktus. Czy wy mi właśnie utłukliście Zbyszka? Czy ja mam was naprawdę walnąć?
Nie, dobra, Zbyszek jest! Jezu, Zbyszek! Ja już się martwiłem, że coś ci się stało, naprawdę! Ła! Dobra. Ła! Ła! Dobra, dobra, wiem. Myślałem, że jestem twardy i dam rady, ale nie dam rady. Zbyszek, łap! O! Wystarczyło jeszcze raz! Creeper tam stoi, myśli, że go nie widzę i się kręci. Widzę cię, co ty robisz? Co ty robisz? Dobra, nieważne. Olejmy to. Zróbmy sobie gdzie ja mam workbench? Co wy chcecie ode mnie? Zostawcie mnie, Zbyszka se Zbyszka utłukłem. No nic, to se radźcie sami. Wywalmy niepotrzebne rzeczy, bo po co mi to wszystko? Okej, chodźmy pod drzewo. Zróbmy sobie teraz na przykład tak wy macie takie ścieżki, czy to jest kolejna ta? Nieważne, nie wiem. Zróbmy sobie kolejne drzewo, na przykład z żelaza. Ła! Idź nie strzelaj do mnie, siedź tam w wodzie, kąp się jak się kąpiesz. Ty, a ja głupi, nie? Bo jak było tam drzewo, to ja mogłem z tamtego drzewa sobie wciąć drzewo i miałbym drzewo do drzewa. O Boże, to trzeba mocniej myśleć czasami. Żelaziwo, proszę bardzo, o! O! O nie! O nie! Step here to summon pew iron golem. Genialny akcent angielski, to jest coś niesamowitego. Welcome to the iron tree made of pure iron. O Jezu, Zbyszek, ty żeś się przewrócił, co? Coś ty zrobił? Grab your tools heal. O, a to takie już mam. A mogę na to... mogę tworzyć sobie umytego Zbyszka! Pan Włodek nawet Zbyszka obmył! Ty, bo wy se sami Zbyszków tworzycie, nie możecie tak robić. To jest perpetuum mobile, ja chcę milion Zbyszków. Fajne. No pa! No jak pięknie, do wioski idźcie tam pilnować, no! Ja sobie wezmę trochę żelaziwa po to, żeby zrobić sobie zbroję z żelaziwa. No bo jakbym sobie zrobił zbroję z żelaziwa węglową, to byście mnie na rękach podrzucali. Fajnie, że tu wszędzie są jakieś takie ciekawe rzeczy, że masz na przykład to właśnie tutaj, gdzie oni idą. Gdzie jest mój workbench, przepraszam bardzo, bym się zapytał. Czy to mi właśnie... to drzewo... zabrało mój workbench, ulubiony mój? Okej, mam to. Tam widzę, że jest kolejna wioska, ale tam nie chcę iść, to jest za daleko. Wiecie co teraz zrobimy? Zrobimy sobie tarczę. A czemu nie? No pewnie, że zrobimy sobie tarczę. O, proszę bardzo. Tylko teraz się zastanawiam, czy... A, czekaj, bo drewna nie mam. Czy ja teraz mam robić sobie, przepraszam bardzo, kolejne drzewo, na przykład takie z diamentów i robić sobie diamentową zbroję, diamentowe narzędzia? Czy jeszcze nie? Zróbmy sobie emeraldową, to będzie ciekawsze. Da się. Normalnie się da. O! Ohoho! Pan Slimik! Welcome to the emerald tree made of pure emerald! Roof burning! Roof burning! Grab your tools, a to jest to samo, ja nie chcę. A bądź sobie takie, panie, daj mi po prostu drzewo z tego drzewa. Ja sobie zrobię diamentowe, myślę, to będzie chyba lepszy pomysł. Tylko to mi workbench kradnie, to mi się strasznie nie podoba, halo. O nie, nie blokami, ty! Gałganie! Drzewo! To jest mój jedyny diament, jak mi się nie będzie opłacało, to się denerwuję. Okej. Okay. Mamy diamentowe... Serio, to jest całe z diamentów i dostałem żelazne rzeczy, jakby po co to komu? Dobra, to jak już mam, tak dobrze jest, to ja sobie zrobię narzędzia, ale i wszystko z tego, z diamentów. To będzie najlepsiejsze. Zbroja cyk, spodnie cyk, czopka cyk, buty złote cyk, no bo trochę jednak tej swego musi być. Kilof cyk. Siekierka. Proszę bardzo cyk. I łopateczka. Proszę bardzo, cyk, elegancko. No i teraz to jak burmistrz mogę tutaj chodzić elegancko. Dobra, tylko tutaj właśnie zostało mi jeszcze przynajmniej 10 ponad różnych drzew, tylko nie pamiętam z czego mogę je robić. Mogę z netherite'u. Z bloku netherite'u też mogę? Z ametystu. Z obsydianu mogę zrobić? Okej, widzę, że mogę robić naprawdę z wielu różnych ciekawych rzeczy. Nawet z kopru mogę. Dobra, to wiecie co? Zanim pójdziemy na dederu, zejdźmy sobie do podziemi i zobaczmy co ciekawego, chociaż tam z redstone'u to będzie z redstone'u, z ametystu to będzie z ametystu. O, czekaj. Wiecie co, mam pomysł? Zróbmy sobie z obsydianu. Jestem ciekawy, co będzie z obsydianu tutaj. Przecież to nie chodzi o to, żebym ja wszystko zrobił, tylko żebym jak najszybciej to zrobił. Gdzie była lawa, myli państwo? Tam z tyłu chyba było. Czyli kawałek by trzeba było się teraz przebiec. No cóż, no trudno. Jak co zrobisz, jak nic nie zrobisz. W tym momencie możemy podziwiać Zbyszków w swoim naturalnym środowisku, którzy zmierzają do wioski, którą będą bronić za wszelką cenę i będą rozdawać kwiaty małym villagerom. A to jest dorodny kaktus. Tam jest lawa?
Tu jest obsydian, ty, to... A, to nie rób, to ja sobie wykopię, sam sobie wykopię, se. A co, ja sobie nie wykopię, se? Ja pewnie, że sobie wykopię. Panie, jest na skrzynia. Ja nawet kopać nie muszę, panie, to są takie rzeczy tutaj. XXI wiek, to nie ma, to tamto. Dobra, czyli... O. Ty geniuszu, drzewa nie masz. Dobrze, mam trochę tego. Pytanie, czy obsydianowe drzewo ma w ogóle jakikolwiek sens, przepraszam bardzo. I do obsydianowego drzewa powinno stworzyć tam się zupełnie coś innego, no bo jego obsydianu nie da się zebrać za pomocą żelaznego kilofa, więc naprawdę jestem ciekawy, co tam się pojawi. Pato! Welcome to the Nether Tree, made of pure nether. O, ty to jest... O! Ty, ja dostałem El Portalo. I El Skrzynko. Enjoy your trip in the nether. Grab your resources here to go to the nether. Halo? Policja? Proszę przyjechać do Minecrafta. Co tutaj się wyrabi? Jajo przewające piglina. Złote zaklęte jabłko. To ja chleb mogę odstawić. Już nie chcę tego chleba, zostawcie sobie. Co to jest? Co tu jest w ogóle? Ty, to jest najdziwniejsza rzecz na świecie, jaką najdziwniej widziałem. Mogę pokonać motyką smoka? Poproszę. Okej, zrobiło się dosyć... nie wiem jak. Ciut dziwnie. Mamy łuk. Dostałem szczały, to daj mi szczały. Mam piglina, no dobrze. To jest doprawdy dziwne. Normalnie jest jeszcze... Jak to kopię w drzewie? O, panie, jak to kopię w obsydian... A mogę tu już wejść? A ja mam wszystko w ogóle, co miałbym tu wejść? No dobra, wejdźmy, może netherite znajdziemy, to sobie zrobimy jeszcze netherite'owe drzewo. Co może dać netherite'owe drzewo, jakby... Jakby ja mam wszystko! A jakby zrobić sobie... Z tego? Jak to się nazywa? A jakby zrobić sobie drzewo z enderperły, to co będzie wtedy? Weźmy fajerwerki i się przelećmy. Znalazłem fortecę. Ale najpierw znajdźmy sobie netherite. Ła! Ile trzeba znaleźć netherite'u, żeby coś znaleźć? A, ja nie muszę taki, bo ja mam to. A ja nie mam zapalniczki, żeby to zrobić. Mam zapalniczkę. Ja sobie zaraz netherite znajdę, bo ja chcę zrobić netherite'owe drzewo. Moje ulubione. A ja jestem świetny w szukaniu netherite'u. I wszyscy o tym doskonale wiedzą, że jestem najlepszy w netherite. Teraz zrobię po prostu więcej TNT, wtedy wybuch będzie bardzo fajny. Ała, 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 już mnie boli, już mnie boli. Okej, okay, trochę wybuchło. Czy jest tutaj netherite? Dobrze, jak nie ma, to nie, to ja nie chcę więcej szukać, nie lubię netherite'u jednak. Dobra, wejdźmy do tej fortecy, co? Tylko jak ja tu wlazłem? A, tędy. Dzień dobry, panie Blazie, ja też umiem latać. Poczekajcie, co? Jabłko zjem chociaż. Ty, a mnie walnął, nie? I jego zabolało bardziej niż mnie. Nie bij wujka, bo się spocisz. O, ja nie to, że lecę, tylko mamy litrę. Okej. Okay. Powiem wam szczerze, że to się nie opłaca tym bić, bo dostałem tylko jedną pałkę. To potrzebny jest miecz z grabieżą, a nie fortunka. Tylko, no, wiadomo, mądry ja, nie zabrałem miecza. Pa, pyk! Pyk! O. Ile mam pałków? Dwa. Ja tam jest druga forteca. O, panie. Tak się nie spodziewałem takich butów. Okej, okay, tam widziałem, że jest... pałeczka. I ostatnia pałka i wiecie, co zrobię? Najbardziej satysfakcjonującą rzecz na świecie. Coś, co zawsze chciałem zrobić. Dobra, tam wyleciała pałka, gdzie trzeba czekać. To jeszcze jedna leży, ale głupi. Dobrze, polećmy sobie na przykład tu. A robisz tak. Trzeba wykopać dziurę. Łooo! Okej, trochę przesada. Trzeba zakleić tutaj dziurę. Trzeba stworzyć teraz tutaj milion piglinów. Ej, czekajcie, bo ja butów nie mam. Okej, dobra, wiecie co? Trzeba im dać po prostu złoto, tak żeby się nie utłukły jeszcze. Czekajcie, już wam daję. Macie. I patra, naraz, ile rzeczy dostanę. Pato! Uwaga! Pato! Pięknie! No takie rzucando to ja lubię. No myślałem, że wydrobię trochę lepiej, no ale nic. No, no nie no. No serio? Okej, okay, trochę złota zostało. 32 sztabki aż? Okej, okay, dobra, dostałem.
Cóż za piękny dzień, czekaj, co ja mogę teraz tutaj zrobić, bo mam trochę tych rzeczy. To mam, z węgla nie robiłem, czekaj, może z węgla? Czyż jeszcze z węgla nie próbowałem nawet. No i da się, pa, normalnie. Welcome to the cold tree, made from pure gold. Off. Grab your tools here. Czemu to zamarza? Okej, fajne drzewo, wytnij to drzewo. I trochę wy... Czy to jest skrzynka? Przepraszam bardzo. Czy nie jest tak, że od początku tam, gdzie ja miałem te wszystkie drzewa, to w środku były ukryte skrzynki? No nic, nieważne, trudno. Zobaczmy, co kryje się w takiej skrzyni. Co jest? Aha. Aha, aha. No dobrze. No to niech sobie będzie taki. Nie ma problemu najmniejszego. Da się zrobić drzewo z pereł? Można to zrobić z perły? Nie. A gdybym połączył sobie płomienną różdżkę z perłami, to mogę zrobić to z perły? Pa, cyk. I... cyk. Pyk. Ej, da się. Welcome to the end portal tree, made of pure end portal. Okej, okay, to wygląda prawie jak tamto. Enjoy, grab your things to defeat the Ender Dragon. Są piękne rzeczy do pokonania Ender Dragona. Najpiękniejsze, mniejsze. Czy to jest gotowy portal, czy ja muszę coś zrobić? O! Poczekaj, poczekaj. Bo ja tego właśnie szukałem, nie? Normalnie, bo to ja sobie zrobię teraz i ten. A mam złoto? Nie mam złota. Ej, czekaj, to weź rozwal. O, mam lepszy pomysł. Bo ja jak mam iść dalej, przejść grę, jak ja jeszcze nie próbowałem, jak się robi drzewo z tego? Z netherite'u. Przepraszam bardzo. Ile to się da? Da się, się da się. U. Welcome to the netherite tree, made of pure netherite. Grab your tools here. Okej, fajne. I co, też jest skrzynia? To było naprawdę w każdym ty... O Boże, drogi, to ja mogę od samego początku mieć takie fajne rzeczy, a ja dopiero teraz mam pod koniec. Ła, co będzie tu? Okej, okay. I mam wrażenie, że wszędzie to jest to samo, nieważne! Wlećmy w portal! Ła, nie trafiłem! To mogło bardzo boleć. Okej, okay, mamy letrę. Dobra, wlećmy gdzieś tu. Zjedzmy sobie złote jabłko tu. Zestrzelmy wszystkie łuki. Ła, smoku! Wylądujmy tutaj, na tej pobliskiej wieży. Okej, okay, pyk. I pyk. Dobrze, trzeba teraz trafić centralnie tu. Pięknie. I jeszcze jedno tutaj. Panie Endermanie, można wziąć głowę? Dzięki. Co, chcesz się bić? O. No i jeszcze raz, i tak spróbuj podlecieć do mnie z dysi, bo mnie chciał z bizonka pokonać. Pamiętaj, panie smoku, że kto bizonkiem wojuje, ten od bizonka ginie. To jest godne wytatuowania na ręku. Dobrze, kończmy, ała. O. I co do wujka się pchasz? No. Dziękuję bardzo. Dobranoc i żegnajcie.